Są pewne ryzyka, które predestynują nas do tego, że zapadamy na niedoczynność czy nadczynność tarczycy. I dzisiaj o tych ryzykach. Nazywam się Renata Polak. Znalazłam badanie, które zebrało te wszystkie ryzyka razem wzięte i ładnie i składnie to opisali, gdzie, w jakich sytuacjach mamy tendencję do rozwoju takich chorób. I zaczynamy. Jakie mamy? Jakie to też choroby, jakie to czynniki wpływają na rozwój niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Pierwsza rzecz to są hormony. I tutaj kobiety cierpią, zresztą wiemy, kobiety w głównej mierze chorują na wszelkiego rodzaju choroby tarczycy i to ze względu na występowanie hormonów żeńskich jest częste występowanie chorób. Również chromosom X, który występuje u kobiet, on jest również jakby takim czynnikiem zapalnym, czynnikiem, który włącza tą niedoczynność, też tą nadczynność tarczycy. Ale mówię, kobiety w głównej mierze chorują na choroby tarczycy. Kolejną grupę ryzyka to są ciężkie niedobory jodu. Zwłaszcza na terenach ubogich w jod, jeśli ludzie nie używają soli jodowanej, czy też nie spożywają pokarmów bogatych w jod, mają niedobory i to skutkuje niedoczynnością, ale również nadczynnością. Kolejna grupa ryzyka to są miejsca, gdzie przechodzimy z długoletniego niedoboru jodu w stan takiego optymalnego zapotrzebowania na jod. I tu pojawia się wzrost przeciwciał tyroperoksydazy. I okazało się, czyli robił się stan zapalny. Okazało się, że na tych terenach ilość osób z niedoczynnością tarczycy wzrosła o 20%. Czyli zobaczcie, staramy się uzupełnić jod na tych terenach z niedoborem jodu. Wprowadzamy fortyfikację na przykład jodkiem potasu w fortyfikację jodkiem potasu soli kuchennej i zamiast redukować niedoczynność tarczycy, to okazuje się, że tworzą się stany zapalne i w wyniku tego mamy 20% więcej niedoczynności tarczycy niż mieliśmy wcześniej. Kolejne ryzyko to jest przy występowaniu już choroby jednej autoimmunologicznej. Pojawia się nam druga choroba autoimmunologiczna i w przypadku pacjentów z chorobą Gravesa to 10% pacjentów miało drugą chorobę autoimmunologiczną, a jeśli chodzi o tych pacjentów z chorobami Hashimoto, to u 15% pacjentów pojawiała się druga choroba autoimmunologiczna i najczęściej było to reumatoidalne zapalenie stawów. Kolejną grupą ryzyka to są nasze geny. I tutaj zarówno choroba Gravesa-Bassedowa, czy choroba Hashimoto mogą mieć powiązania z naszą genetyką. Czyli mogą to być też choroby o podłożu genetycznym, czyli ktoś w naszej rodzinie już miał zaburzenia tarczycy, a po prostu w wyniku naszego życia, na tego co jemy, gdzie mieszkamy, te choroby się uaktywniły i pojawiły się w naszym organizmie. Następna grupa ryzyka to jest palenie. Osoby palące mają dwukrotnie wyższe ryzyko wystąpienia choroby Gravesa. Mają ośmiokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia ofthalmopatii Gravesa, czyli wyczeszczu oczu. Natomiast paradoksalnie niższe są wystąpienia niedoczynności tarczycy. I niższe ryzyko wystąpienia tych przeciwciał tyroperoksydazy. Kolejny element ryzyka to jest alkohol. Alkohol w niewielkim stopniu jest powiązany z występowaniem niedoczynności tarczycy. Nie ma na to badań. Selen. Niedobory selenu były znacznie wyższe u osób z niedoczynnością tarczycy i również u osób z chorobą Gravesa-Bassedowa, czyli niedobór selenu również był jakby dodatkowym elementem do wytworzenia się niedoczynności tarczycy. Kolejna grupa, na którą należy uważać, jest grupą ryzyka, to są leki. Również mogą powodować niedoczynność, nadczynność. Takim lekiem jest na przykład amiodaron, który jest powszechnie stosowany od lat 60. jako lek na arytmię, który się świetnie sprawdza. I tutaj te zaburzenia funkcjonowania tarczycy częściej pojawiały się u mężczyzn stosujących amiodaron niż u kobiet. Również należy zwracać uwagę na leki, które dostępne są, tak zwane OTC, czyli leki bez recepty, bo w tych lekach również może się pojawić jod. Pamiętajcie, tarczyca bardzo lubi jod. Jak tarczycy podacie taki jod, to ona go chętnie pochłonie.
Dlatego takie nagłe przejście ze stanu na przykład niedoczynności w stan takiego optymalnego poziomu jodu może negatywnie skutkować, co zresztą jest potwierdzone badaniami, że to wcale nie jest takie dobre, ten nagły taki skok z przejścia z niedoczynności, z niedoboru do wystarczającej ilości jodu w organizmie. Następna rzecz, którą wykryto, to są występowanie pewnych czynników chorobotwórczych. Okazało się, że retrowirusy znacznie częściej były identyfikowane wśród osób mających zaburzenia funkcjonowania tarczycy. Również bakteria, która się nazywa Yersinia enterocolitica, znacznie częściej występowała u osób, które miały zaburzenia, czy to miały chorobę Gravesa, czy też chorobę Hashimoto. Czyli te osoby, które miały tą bakterię grama dodatnią, one miały, występowała u nich choroba, czy to Gravesa, czy Hashimoto. Ostatnią grupą, którą badacze przebadali, to były osoby z schorzeniami genetycznymi, to na przykład osoby z zespołem Downa, 25% tych osób boryka się z chorobami tarczycy. Osoby z zespołem Turnera, 13% tych osób boryka się z chorobami tarczycy i tutaj w zespole Turnera choroby tarczycy najczęściej pojawiły się w trzeciej dekadzie życia osób z tym zespołem. To są takie główne przyczyny ryzyka, które naukowcy zidentyfikowali, na które należy zwrócić uwagę. Jeśli nam leży na sercu dobro naszej tarczycy i funkcjonowanie naszego całego układu hormonalnego, bo jeśli mamy zaburzoną tarczycę, to będziemy mieć zaburzone inne układy, bo to jest zespół naczyń połączonych, to powinniśmy przyjrzeć się, czy aby niektóre z tych czynników nie mają na nas wpływu, czy też nie miały wpływu na funkcjonowanie naszej tarczycy i może będziemy w stanie poprawić to funkcjonowanie. Zachęcam do przesłania tego filmiku osobom, które się borykają z chorobami tarczycy. Mam nadzieję, że czegoś nowego Państwo się dowiedzieliście. Dziękuję z góry za lajki. Miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku.